Witajcie! Dziś pokażę, jak zagrać hymn naszej szkoły na flecie prostym. Jest kilka zasad, których musimy przestrzegać, aby nasz flet zabrzmiał pięknie. Dziurka z tyłu, o, widzicie, zakryta jest kciukiem. Pierwszy palec lewej dłoni zakrywa dziurkę pierwszą, drugą i trzecią, a prawa dłoń zakrywa dziurkę pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. Czyli mamy łącznie obie dłonie, lewa i prawa. Kolejna zasada to zadęcie. Dmuchamy we flet w taki sposób, że wypowiadamy sylabę tu, ale bez dźwięku, czyli samo dmuchnięcie. Takie tu, tu. I wtedy dmuchamy delikatnie we flet i uzyskujemy prawidłowy dźwięk. Co ważne, pamiętajcie, że grając na flecie, na razie jeszcze w naszym przypadku, każdy dźwięk atakujemy osobno. Mamy tutaj tabelę chwytów. Zobaczcie. Najniższy dźwięk, jaki potrzebujemy do zagrania naszego hymnu, to jest dźwięk C1, czyli wszystkie paluszki zakryły dźwięki. I po kolei mamy dźwięk C, potem mamy dźwięk D, mamy dźwięk E, mamy dźwięk F, mamy dźwięk G, gdzie już teraz tylko gra lewa ręka, mamy G, mamy dźwięk A, mamy dźwięk H i uwaga, dźwięk C2 łapiemy w ten sposób, że zamieniamy paluszki miejscami. Wszystko macie pięknie rozpisane na tabeli. Czyli jeszcze raz. Dźwięk C, dźwięk D, dźwięk E, dźwięk F, dźwięk G, dźwięk A i dźwięk H i dźwięk C2. W nutach, które macie na Classroomie, mamy podpisane dźwięki. Co ważne, łatwiej nam będzie się orientować w poszczególnych kryciach, czyli jakie krycia należy wykonać, aby dany dźwięk wydobyć. Zaczynamy od dźwięku C. Zwróćcie uwagę, mamy same ćwierćnuty, czyli liczymy sobie na raz każdy dźwięk, ponieważ metrum jest 4/4, 4 ćwierćnutki w takcie. I posłuchajcie początku. Mamy dźwięk C, mamy E dwa razy, mamy F, mamy E, mamy D, D i z powrotem E. Myślę, że te dwa takty spokojnie nam wystarczą, żeby się zorientować, jak należy to wykonać. Zobaczcie, na razie tempo nie jest ważne. Zaczynam. Myślę, że niektórzy sprytni zauważyli, że ja nie gram dźwięku F w ten sposób, tylko w taki, ponieważ mój flet ma taki dźwięk F, ale wy na razie grajcie w ten sposób. Przechodzimy do pełnego utworu. Na koniec spróbujemy go wykonać już w szybkim tempie, tak jak powinien wyglądać.
Mam nadzieję, że pomogłem Wam zrozumieć zasady gry na flecie po raz kolejny i wykonać ten utwór. Polecam, bo zabawa jest świetna.